Witajcie, siostry i bracia, na początku kolejnego miesiąca. Dzisiejsze teksty z Biblią na co dzień mają dla mnie szczególne brzmienie, a to dlatego, że 1 marca to rocznica pewnej tragedii, która zawsze skłania mnie do refleksji. W tym roku nakłada się na to jeszcze dodatkowy wymiar. Ale zanim powiem wam, co to takiego, spójrzmy na teksty z Biblią na co dzień. Spójrzmy najpierw na piękne słowa z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału, 31 wersetu. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No właśnie, kto? To jest pytanie retoryczne. Apostoł nie zadaje go po to, żebyśmy zastanawiali się nad tym, czy faktycznie ktoś może równać się z Bogiem, ale żeby podkreślić, że nie ma nikogo i niczego, co może równać się z Bogiem. I nie chodzi tu o prężenie muskułów i pokazywanie, patrzcie, ten mój Bóg jest silniejszy od ciebie, więc nie podskakuj. Tu chodzi o zmianę naszej perspektywy. Wszelkie przeszkody, problemy, strachy, choćby wydawały się nie do przejścia, bledną, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy Bożego działania. Jeżeli dostrzeżemy, że jesteśmy przez Boga pochwyceni, czyli nie ma niczego, z czym nie moglibyśmy się zmierzyć. Te słowa to wezwanie do odwagi. Odwagi zrobienia kolejnego kroku. Odwagi stawiania pytań. Odwagi zmierzenia się z tym, co złe. Żyć pełnią życia to znaczy żyć odważnie i zaznać tego, o czym mówi dzisiejszy tekst z Biblii Hebrajskiej. W Psalmie 63, w wersecie 8 czytamy: byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Radosne życie, odważne życie, świadome życie. Takie ma być trwanie w cieniu Bożych skrzydeł. Ale odważne życie ma swoją cenę. I dzisiaj o tej cenie myślę, bo mija 13 lat. Od śmierci Jolanty Brzeskiej, kobiety, która walczyła o prawa lokatorów do mieszkania. Możemy mówić o odwadze życia, możemy używać wielkich słów, ale żeby człowiek mógł żyć, to musi mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby. Zapominamy o tym w kraju, w którym własny kąt do życia to coraz większy luksus, a mowa trawa o minimalistycznych potrzebach młodych ludzi ma usprawiedliwić sprzedawanie mieszkań bardziej przypominających szafy niż przestrzeń do życia. Jolanta Brzeska odważnie się temu sprzeciwiała. Jolanta Brzeska została zamordowana 1 marca 2011 roku. Sprawcy pozostają nieznani. Za to średnia cena metra kwadratowego od 2011 roku podwoiła się. Zbyt polityczne? Ale jeszcze nie wiecie, czy wyłączyć ten codziennik, czy nie? To nie wszystko, bo mamy dzisiaj Światowy Dzień Modlitwy. Parę lat temu zdecydowano, że teksty i liturgię na ten rok przygotują chrześcijanki z Palestyny. I trafiło na rok niesamowicie krwawego wzmożenia w trwającym od dekad konflikcie izraelsko-palestyńskim. Najpierw bestialski atak Hamasu, później absurdalnie nieproporcjonalna reakcja Izraelczyków, często nazywana ludobójstwem. Na wyrost? A mielibyście problem z użyciem tego słowa, gdyby chodziło o Rosjan bombardujących ukraińskie szpitale i osiedla? Wiem, jakie są nastroje, szczególnie w kościołach, odnośnie stron tego konfliktu. Ja wam go nie wytłumaczę, bo to mnie przerasta. Ale chcę wam pokazać coś, co według mnie jest odwagą, na którą nie wiem, czy sam bym się zdobył. Nurit Pelet Elhanan to kobieta, Izraelka, która straciła córkę w zamachu palestyńskiego zamachowca samobójcy. Posłuchajcie jej słów. Cytuję za książką Artura Domosławskiego Wykluczeni. Co mówi zrozpaczona matka, której córeczkę rozerwała bomba zamachowców samobójców? Moja córeczka została zamordowana, ponieważ była Izraelką, przez młodego mężczyznę, który był upokorzony, zniewolony, zdesperowany, do tego stopnia, że zdecydował się na samobójstwo. Zbrodnie, nieludzki czyn, tylko dlatego, że był Palestyńczykiem. Nie ma moralnej różnicy między żołnierzem na checkpointie, nieprzepuszczającym ciężarnej Palestynki, która traci przez to dziecko, a człowiekiem, który zabił moją córkę. Moja córka
tak samo jak on, jest ofiarą okupacji. Nie chcę w żaden sposób bronić aktów terroru, ale zastanawiam się, jak łatwo jest dzielić ludzi na tych, których życie znaczy dla nas więcej i na tych, których znaczy mniej. Cóż, jeśli się nie zgadzacie, ale wciąż tu jesteście, dziękuję. Macie ochotę na mnie krzyczeć? Już jesteście w trakcie wypisywania komentarza? Też dobrze. Czasy nam bardzo spochmurniały i trzeba odwagi, żeby w ogóle podjąć jakąkolwiek dyskusję. I jeżeli cokolwiek nas ocali od katastrofy, to głęboko wierzę, że jest to odwaga. Odwaga, którą dla mnie symbolizują te dwie kobiety, Jolanta Brzeska i Nurit Pelet Elhanan. Odwaga, której źródło widzę dla siebie, w Chrystusie. Odwaga, której sobie życzę, choć wolałbym nigdy nie być poddany próbie. Odwaga, której Tobie życzę, choć wolałbym, żeby i Ciebie żadna próba nie spotkała. Zostańcie z Bogiem, źródłem niewyczerpanej miłości, nadziei i odwagi.